Koniec PiSu! Czyli chodzi o domysły, że KO wygra w tym roku wybory. Ogólnie to PiS uzyskał najwięcej procent i dostał największe poparcie wśród ludzi, jednak to nie koniec wyboru. I problem, jaki ma głównie PiS, to to, że musieliby oni posiadać 231 posłów, a mają w tym problem, że PiS właśnie posiada około 200, więc jest to zbyt mała liczba, o właśnie około 30. Jednak żadna z partii logicznie nie przyłączy się i nie stworzy większej, więc niby w takim wypadku PiS by nie przeszedł, ale niektórzy posłowie mogą zmienić partię i dołączyć do PiSu, co już by dało im łatwiejszą drogę do rządzenia krajem. Dlatego logicznie patrząc powinna wygrać druga partia, czyli KO, ale wszystko wyjdzie w najbliższym czasie i życzę każdej z partii powodzenia. Ja i tak nie mogłem zagłosować. Putin. Osoba na tyle popularna, że nie ma szans, aby ktoś o niej nie usłyszał. Na 100% jest to postać, która przejdzie do historii, ponieważ jest o niej na tyle głośno, że nie ma szans na to, aby nie pojawiła się później w podręcznikach. Zabawne są te sytuacje, gdzie przykładowo żołnierze rosyjscy tracą czołgi za pomocą ukraińskich traktorów, albo że Rosjanie wchodzą i pytają się, czy mogliby dostać oni paliwo do czołgu? Nie wiem no. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. To jest tak, jakbym podszedł na lekcji do nauczyciela podczas sprawdzianu i się go zapytał: ej, ma pan może ściągi? Bo zapomniałem. Jasne, że mam. Trzymaj. Co? Andrzej Duda, czyli prezydent naszego pięknego kraju. Tak, wiem, nowy ład to może nie jest świetny pomysł, ale to w jaki sposób się wypowiada oraz ogólnie jak pomagamy Ukrainie, to piękna sprawa. Wiem, że ostatnio było głośno o friend in need, ale myślę, że to wypadek przy pracy. Ale ostatnio oglądałem TikToka. Wiem, nie powinienem, ale zobaczyłem film, gdzie nasz prezydent mówi takie słowa: Nie strasz, ale nie dokończę. I jak to zobaczyłem, to miałem takie XD na twarzy. Tymczasem u Putina. On mnie chyba schitrował. Dawać mi tu TikToka, to też to zrobię. Ale proszę pana, TikTok jest zablokowany u nas. A no tak. Prezydent Ukrainy, czyli aktualnie Wołodymyr Zełenski, jest to osoba, którą aktualnie bardzo, bardzo podziwiam, ponieważ kiedy rozpoczęła się nieprzyjemna sytuacja z Rosją, to on pozostał w swoim kraju i nie uciekł z niego. Świetne było to, jak bardzo on wspierał oraz wspiera swój naród i ogólnie swoich żołnierzy. Bardzo też podziwiałem i podziwiam aktualnie Polskę za to, że pomagamy Ukrainie oraz Ukraińcom, bo jednak oni nic nie zrobili, by ponosić takie konsekwencje. Wydaje mi się, że jeżeli istnieje stwórca tego świata, to powinien mu dać plus 10 punktów do siły. Jakich punktów? No patrz! Koniec Rosji, czyli chodzi o atak Ukrainy na Rosję. Ogólnie jest to nagła informacja, która stała się dosyć popularna we wtorek 6 sierpnia, kiedy około 6 tysięcy żołnierzy ukraińskich weszło na teren Rosji. Co ciekawe, to Rosja zaczęła kłamać, że wszystko jest okej i ten atak nic im nie dał, jednak jak się okazało, były to kłamstwa. Do tego całe ataki na Rosję trwają nadal cały czas, a Rosja zamydla ludziom oczy, okłamując ich, że wszystko jest okej, a Ukraina odnosi naprawdę dobre sukcesy. Rosja manipuluje nawet wrzucając stare ataki Rosji na Ukrainę, mówiąc, że działo się to teraz, czego już w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć, jednak myślę, że trzymają się i tak dobrze. Ja już chcę koniec tej wojny. Koniec Rosji, czyli chodzi o konflikt domowy, który dzieje się teraz w Rosji. Ogólnie to szef grupy Wagnera, czyli z nazwiska Prigorzyn, chce dostać od Rosji dwóch wysoko postawionych dowódców rosyjskich. Tylko dlatego, bo twierdzi, że to przez nich wybuchł konflikt oraz dlatego Rosja aktualnie podnosi klęskę. Do tego nawet w Moskwie jest stan antyterrorystyczny i oczywiście ruch drogami jest w całej Rosji mega ciężki. Oczywiście Putin już na pewno dawno wyjechał ze stolicy i ukrył się w jakimś innym mieście, a do tego znając życie w jakimś tajemnym bunkrze. Cała sytuacja jest nie do końca fajna i dosyć problematyczna, ale mam nadzieję, że wszystko się tam unormuje oraz w końcu będzie normalnie na całym świecie. Końcu koniec! Koniec Ukrainy! Czyli chodzi o uciekających Ukraińców z Polski. Ogólnie to postanowili oni zacząć wyjeżdżać z Polski do Niemiec i w Polsce mamy już mniej Ukraińców niż występuje ich w Niemczech. Jest to związane prawdopodobnie głównie z zarobkiem, jaki występuje w Niemczech, bo jest tam przecież większy niż w Polsce. Do tego Ukraina chce pozwać Polskę i nałożyć restrykcje na warzywa oraz owoce. Jest to spowodowane ze zbożem, bo Komisja Europejska nie przedłużyła zakazu wywozu ukraińskich płodów rolnych. Jest to dla mnie dosyć zabawne, bo przecież bardzo pomagaliśmy Ukraińcom i całej Ukrainie, a nagle po paru miesiącach Ukraina nam się w taki sposób odwdzięcza i całkowicie tego nie rozumiem. Ja to już zaczynam woleć ruskich. Wojna. Nie chciałem nagrywać tego filmu, ale postanowiłem lekko uświadomić moją widownię na ten temat. Wiem, że film zrobi duże wyświetlenia, więc przekażę 100% zysków z materiału na Ukrainę. Potwierdzenie wam dam na Instagramie albo na Discordzie. Pamiętajcie, że w Polsce jesteśmy bezpieczni. A ogólnie to jestem mega zdziwiony, że ludzie się tak zmobilizowali i wszyscy pomagają Ukrainie. Chce mi się aż płakać, jak to widzę. Podrzucam wam link w opisie do strony ekipy, gdzie zebrała ona wszystkie zbiórki, które nie są skamami. Więc jak ktoś chce dać kasę, to można to zrobić.
zrobić. Wojna to wymysł ludzi. Idź na Ukrainę. Ale hejter. Wojna w Izraelu. Czyli chodzi o wojnę między Palestyną a Izraelem. Ogólnie to 7 października wybucha nowa wojna właśnie między tymi dwoma krajami. Między innymi mogliśmy to od razu zobaczyć u Young Leosi, ponieważ w tamtym czasie akurat się tam znajdowała i poinformowała swoich widzów na Instagramie, że nie może się wydostać, jednak bezpiecznie udało się jej uciec. Mogliśmy tam usłyszeć różne wybuchy, jak wygląda jej lokalizacja, w której się znajdowała i było tam strasznie cicho. Oczywiście spróbowała jak najszybciej się wydostać dla własnego bezpieczeństwa, co jest szybko się udało samolotem i nadal trwa wojna i możecie znaleźć naprawdę masę różnych artykułów na ten temat. Dobrze, że w Polsce jeszcze nie ma. Wybory 2024, czyli aktualne wybory na partię polityczną. Ogólnie to w tym roku już dostaliśmy plus minus wyniki, która partia wygrała, ale dokładniejsze i tak na 100% będą dzisiaj. Z tego co mogliśmy zauważyć, to większość głosów uzyskał PiS, ale tuż za nim było KO. Ostatnie wybory były 4 lata temu i wtedy właśnie wygrało PiS po raz drugi, a w tym roku wydaje mi się, że szczerze wygra KO, przez to jak dużo osób po prostu jest przeciwnym do PiSu, ale to zobaczymy w niedalekiej przyszłości. Między innymi mają oni zmienić z 500+ na 800+, co dla mnie jest bez sensu, bo lepszym rozwiązaniem dla tych rodziców dzieci byłoby po prostu zmniejszenie podatku, żeby przypadkiem nie zostawali tylko w domu i robili masę dzieci. Mi to nie przeszkadza. Prezent od Dudy, czyli chodzi o prezent od naszego prezydenta, który przekazał go Zełenskiemu, czyli prezydentowi Ukrainy. Ogólnie dał mu order Orła Białego, czyli mega wysokie uhonorowanie w naszym kraju oraz najstarsze, jakie u nas występuje. Zostało ono przyznane za polepszenie stosunków między dwoma państwami. Z tego, co powiedział Duda, to jest on mega wyjątkowy i bardzo ciężko go trzymać. Jednak Zełenski na niego zasłużył. Jako ciekawostkę pierwszy otrzymał ten order Jan Paweł II oraz jego wielkość to 8 na 8 cm. Według mnie fajnie, że go otrzymał, jednak widziałem wiele opinii ludzi i głównie nie wiem czemu, ale były one negatywne. Lecz wydaje mi się, że fajnie, że go trzymał. Jednak do końca się na ten temat nie znam. Odkleiło go! Putin nie żyje! Czyli chodzi o domysły, że Putin zmarł. Ogólnie to Putin według popularnego kanału SVR na Telegramie zmarł o godzinie 20.42 w czwartek 26 października. Według doniesień już wcześniej było wiele gorzej ze zdrowiem Putina, a tego dnia po prostu on zmarł. Kiedy lekarze potrzebowali pomocy, to wezwali dodatkowy zespół i w ciągu 15 minut od przybycia zaczęli reanimować. Jednak o tej 20.42 już przestano i zgłoszono zgon prezydenta. Lekarze potem zostali zamknięci z ciałem pacjenta, nie wypuszczeni, więc nie wiemy, co się z nimi dalej stało i czy na przykład żyją. Według mnie Putin nadal żyje i nie wyobrażam sobie tego, że nagle zmarł i tak po prostu jest jego koniec. Dla mnie to sobowtór! Urodziny Putina, czyli dokładnie 10 dni temu Putin miał swoje urodziny. Ogólnie jestem ciekaw, jak je spędził i czy w ogóle je pamiętał, że je miał, bo wydaje mi się, że nikogo to nie obchodziło oraz nikt mu nie złożył życzeń, chyba że się go boi. Skończył on aktualnie już 71 lat, czyli mega dużo, przynajmniej dla mnie, bo mam ich dopiero 17 oraz urodził się 7 października właśnie 1952 roku. Ciekawe oraz równie straszne jest to, jak długo trwa wojna między Ukrainą a Rosją i szczerze myślałem, że zajmie to maksymalnie pół roku w takich czasach, w których żyjemy, jednak ciągnie się to dalej i nie widać końca. Do tego przez wiek, w jakim jest Putin, nawet pojawiły się domysły, że to nie on, a jakaś już inna jego wersja człowieka, który wygląda do niego podobnie. Wolę już Ukraińców! Putin aresztowany, czyli chodzi o nowy nakaz aresztowania Putina. Ogólnie nagle Międzynarodowy Trybunał Karny nadał nakaz aresztowania Putina, ponieważ oskarżył go o zbrodnie wojenne na Ukrainie. Poza tym w sumie nie mamy żadnych innych informacji, ale jest to przyczyna do bycia szczęśliwym, bo jest szansa na to, że zaprzestanie to chociaż trochę wojnie. Mnie to trochę dziwi, jak szybko temat wojny ucichł i przestał być hype'owy. A na początku przez pierwsze 2 miesiące było o niej tak głośno, jak jedynie o pani na literę K. Według mnie jest to trochę dziwne, że media tak bardzo ciszają temat, żeby potem znowu go hype'ować i tak robią cały czas tylko dla swoich zysków. W końcu! Pociąg Putina, czyli pancerny pociąg Putina, który jest dosłownie jego domem, bo posiada w nim łóżko oraz wszystkie inne rzeczy, które są potrzebne do życia. Ogólnie wygląda on bardzo podobnie do zwykłych pociągów i jest go ciężko rozróżnić. Putin teraz często się nim porusza ze względu na łatwą zmianę trasy i ukrycie go przed Ukrainą. A gdyby latał samolotem, to byłby prościej do zlokalizowania, bo w tych czasach jest dosyć prosto zlokalizować takie samoloty. Według mnie mądra zmiana dla niego oraz na pewno korzystna. Jednak niestety utrudniająca Ukrainie. Ciekawe jest to, że sam Putin się boi aktualnie Ukrainy i właśnie na przykład ten pociąg jest dobrym na to przykładem. Ja bym go wysadził! Koniec Putina! Czyli chodzi mi o to, co aktualnie dzieje się w Rosji. Ogólnie Putin postanowił zwiększyć na początku cenę wódki, a teraz ogranicza pokątny handel alkoholem etylowym oraz chce dodać oficjalną cenę cukru, który będzie obowiązywał w całym kraju. Przykładowo zakładane obliczenia są takie, że bimber ma zdrożyć aż o 1/3 ceny aktualnej, czyli mega dużo. Oczywiście każdy z nas zakłada, robi on to tylko po jedną rzecz, czyli dalsze ataki na Ukrainę i zdobycie w ten sposób finansów, bo wiemy dobrze, jak dużo osób kupuje alkohol oraz jest uzależnionych od niego. Według mnie dosyć mądry sposób, jednak wiele osób będzie bardzo oburzonych. Ja go już nie cierpię!
sobowtór Putina. Czy chodzi mi o domysły i nie do końca stuprocentowe potwierdzenie, że Putin posiada swojego sobowtóra? Według doniesień to ma on ich aż 3. To jest dosyć sporą liczbą. Ogólnie odróżniają się oni głównie wzrostem, który jest podobny, ale również mają inny język ciała, płatki uszu i podobną gestykulację. Ogólnie używani oni byli kiedyś do różnych specjalnych okazji, to znaczy jakichś wyjazdów ważnych i tym podobnych, ale teraz są stosowani o wiele częściej. Według mnie, gdyby tak było, to bym się jakoś mocno nie zdziwił, choć jak pierwszy raz o tym usłyszałem, to dostałem lekkiego zdziwienia na twarzy. Co? Putin umiera, czyli bardzo głośny temat, który jest co chwilę wałkowany przez różne social media. Ogólnie są różne domysły, że coś mu niby się dzieje ze zdrowiem i na przykład ma większe zmarszczki na twarzy albo rękach. Dla mnie jest to trochę dziwne, że co tydzień, co miesiąc albo co kilka miesięcy piszą o tym różne artykuły, bo widać, że chcą tym bardziej rozbudować się. Widziałem nawet domysły, że niby Putin to nie Putin i że został podstawiony przez jakiegoś aktora, który po prostu jest, aby nie zmieniała się władza w Rosji. Według mnie jest to po prostu dziwne i nie rozumiem, dlaczego tak często się o tym mówi. Mamo, Putin umiera od 1,5 roku! Kiedy końcowo umrze?